ten element? Nie wiem, jak to się trzyma. W każdym razie trzyma dełko dociskające łożyska. Wiesz, jak to się nazywa? 93-103 newtonometry. Side bearing cap. No, czyli boczna przykrywka łożyska po polsku. Trzyma dełko inaczej. Nie puściły ten. No. Dobra, pan panie, zbieram te graty, teraz pokonę i czyszczę środek, kiedy mam coś jeszcze, chyba wpadł piasek między dębna. W tym miejscu. Jedna osoba, czy da radę? Aha, no to jest pytanie. Czemu ma nie dać się mailu? Czyli dół bardziej wchodzi, góra mniej. Jeszcze lampa się wyładowała, czekaj. Czekaj, takie. Blokuje ten. Do wymiany. Hop. Szczelkaj, tak jest do wymiany. Przeszkadza. Jesteśmy tu. Nic. Co cię? Kurde, złapało teraz. Musisz łap podnieść trochę wyżej, może by. Ja patrzę, czy on cię nie ułożył krzywo, wiesz? No właśnie. On się krzywo ułożył, dlatego... Kiedy tam nie chcesz, kurde, wleźć. O. Teraz, czyli może góra więcej powinna wchodzić. Nie, nie, bo widzę, że tak to poszło teraz jakby... Wtedy więcej dół wszedł i góra nie chciała się zamknąć. Albo musi równolegle wchodzić. Czego? Tyle to niż sobie tam się... Pięknie. Jedna osoba to zrobiła. Bez pomocy. Ja, głupek. Wsadził sam. Sam wsadził. Nad głową jeszcze z kanału. Główka od patrola. Sukces. Ale cwaniaczki jakie mam tu. Ale sobie wymyślili teraz. Czyli jest 10 cm i 55 i ten i 5,5. Ja tam 10,6 zrobię. 10,6. Musi być odtąd dotąd do końca. A mamy więcej. Czyli trzeba teraz doczyścić. Podkładkować. Podkładki. Podkładki tu rzucać, nie? Mają? Są w zestawie? Nie, ja mam podkładki. Wiesz co? Jeszcze będę musiał tu podklepać. Bo będzie mało jeszcze tego. Dziesięć, sześć. No prawie było tu jeszcze. Minimalnie można coś tutaj. No niedokładność pomiaru możesz to zrzucić, nie? Mhm. Bo tam 1,1055, a ty masz ile teraz? 1,6, wiesz? Jeszcze no. Mogę tutaj podkładkę jedną rzucić, bo to wiesz, jak ja to ścisnę, to się jeszcze bardziej ściśnie trochę. Mhm. To nie będziemy gadać. No, na chwilę przerwy. To teraz jedziemy tak. Coś włożymy, coś wyciągniemy. Robię nieordynarnych rzeczy. Wchodzi czy nie? No niby wchodzi, ale... Czy to tak? Dobrze spasowane. Nie, tam jest taki o-ring, wiesz? Nie mogę tego o-ringa trafić tam. Ty, a ten przewód hamulcowy to jakaś przeróbka jest? Który? Taki z materiału jakby? Ja jakiś wzmacniany ktoś tam stawił kiedyś, ale... Z tej strony podaję te drugiej, może będzie lepiej widać. No, ale jeszcze niedużo brakuje. No mam już wejść, a nie. No bo ten o-ring jest dobry, taki wiesz, porządny. Nowy, ja.
Ale to jest ładnie osunięte, powiem ci. Co? Nie no, tutaj w miarę tak wygląda, bo tak ta grucha wystaje, wiesz, dosyć dużo, nie? Tutaj ta oryginalna, bo ona jest duża, nie? Jak ją przyłożysz tu, to ta grucha niżej wystaje, nie? No. No zobaczymy. No, ładnie zasunięte, ładnie, ładnie. Jest. Tak dobrze chodzi, nie jest jakoś ciężko. No, to jest to. Głębokość tego ruchu decydują właśnie podkładki, które były wkładane. Tutaj. Te podkładki decydują o tym ruchu. To jest bardzo ważny właśnie etap, żeby dobrze blokada weszła głęboko, a nie płytko. Dalszy etap. Tu już jest wszystko przygotowane do złożenia, ale już będzie wkładane w późniejszym etapie, nie dzisiaj, a dzisiaj kończymy. Także kontynuacja. Teraz sobie szukam, gdzie jest zasilanie do dyfloka. Czyli zajmujemy się teraz częścią sterowania blokadą, częścią elektryczną, tak? I stąd będzie sygnał z oryginalnej instalacji. Denacyfikacja przewodów od tej, od sprężarki. Odchudzanie. Pozbywamy się niepotrzebnych. Tu już wyrzucone. Modyfikacja producenta. Wszystko jest zgodnie z warunkami gwarancji. Podświetlanie przycisku. Dwie masy, żeby się te dwie żarówki świeciły. Tam w środku jedna od tego, w sumie jedną można zostawić. No i wyjście na załączenie kompresora. A producent dał jeszcze tyle. No bo tam było załączenie dwóch blokad jeszcze po drodze, nie? Ale ja nie wykorzystuję tego, bo... Aha, to są blokady, tak? Znaczy jakby były blokady sterowane... Switch drugi jeszcze jest. Switch drugi włącznik. Sterowane by były... Aha, blokady. Jakby miał jeszcze jeden na drugą blokadę, tak? Na jedną i na drugą. Jakbym miał, nie miał na przykład sterowania, jakby ja chcę wykorzystać z diflokiem oryginalnym, żeby się zapalało, nie? Bo ja robię... Patrol, widzisz? Ty, takie dokładnie to samo gniazdo jak do tego. Jakby wentylatora. Ten. Nie, jakbym robił, wiesz co, bo w patrolu jest ten problem, że musisz dostać przy wyłączeniu musi być cały czas powietrze na ten siłownik w drugą stronę, żeby go odpychać. Ciężarka musi chodzić cały czas. Nie może być wyłączona. Bo w tych innych blokadach masz sprężynę. Tylko ci podaje w jedną stronę, w momencie wyłączenia jest zanik powietrza i sprężyna wypycha. A tu nie masz. Masz tak jakbyś miał to na podciśnienie, tylko tyle, że zamieniasz na sprężone powietrze. Że musi cały czas wypychać tą, nie? Zabarekiem się świeci cały czas. Pompka nie chce tłoczy. Obciążenia u ciebie, nie? Aha, mam zamknąć? Zamknij. I teraz umiem.
to on ma cały czas pompować? Nie, tylko chwilę, tak? Tutaj będzie przycisk od blokady, załączanie. Przewód jest już przygotowany. Będzie szedł tutaj do zabudowy, w to miejsce. I tu będzie załączał tą kompresor, który jest tu. Kompresor przewodami ciśnieniowymi, wysokiego ciśnienia. Doprowadzone zostaną tu, do tego miejsca. I blokada powinna działać. A ty tam włączasz? Tam coś klika. A na razie tak działa. Czyli jedno koło się kręci do przodu, a drugie do tyłu, czyli blokada jest rozpięta. Open differential. Z tej strony atakuje? Na samym tyle? To wygląda. Nie wiem, może zapiął sprzęgiełkę. A nie wiem, nie widziałem. On tą blokadę będzie chciał pewnie przetestować. Testujesz blokadę? Z blokadą czy nie? Tak? Nie wiem, czy ale blokadę włączysz? Bo to możemy do tego filmiku, wiesz, testowanie blokady wtedy zrobić, nie? Tylko musiałbyś ją zapiąć. Blokada już założona. Prace wykonane wszystkie. Będziemy tu podjeżdżać teraz pod tą skarpę. Tutaj Nissan Patrol. Silnik TD42. Na tył. Na blokadzie. No ale tutaj. Delikatnie, spokojnie. Tak myślałem. Tylko Toyota. Yeah! Na dwójce. Samochód. Nie ma blokady, nie zapiął. Miał zapiąć blokadę i nie zapiął. Daj innym szansę! Blokadę! Toyota to zrobiła! Blokadę zapnij! Blokadę zapnij, zobaczymy z blokadą, bo nie było blokady. Ja bez blokady wjechałem. Ale nie, chodzi o to, żeby pomału zobaczyć, czy z blokadą wjedzie, wiesz? Teraz blokada. Działa, teraz. A ty skąd? A ty skąd wiesz, że działa? Tak jak ja na dwójce!